Cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. Otóż nadal eksplorujemy. Tam było miasteczko, tam były karuzele, tam była walka, tam były kroki. Z Elizabeth wędrujemy. No, trzeba przyznać, że współpraca nam dobrze przebiega. Przynajmniej jest zadowolony, dużo pieniążków nam znajduje. Na dużo rzeczy zwraca uwagi, które ja nawet przeoczę. Ale przeoczyłem jedną rzecz, na przykład muszę wam powiedzieć, nadal chcemy znaleźć First Lady, nie elektrycznego jockeya, które musimy znaleźć. To wszystko jest powiązane, żeby się dostać na ten sterowiec, który możemy bryknąć. Ale coś mi umknęło, zadanie poboczne mi umknęło po prostu. Ten szyfr, mieliśmy znaleźć kodeks tych szyfrów z szyframi, żeby Elizabeth mogła odczytać, o właśnie, znać elektrycznego jokera w sali bohaterów, czyli za bardzo do przodu poszliśmy, nie wiem dlaczego, przecież tu nawet nie przylecieliśmy jeszcze, tylko byliśmy przy wstęgach i dopiero mieliśmy zamiar tutaj przylecieć, a już tu jesteśmy. I dlatego nie podoba mi się to, bo chciałem po prostu, chodźmy tam się zaczepić o wstęgę, bo chciałem tą książkę znaleźć. Może z drugiej strony pójdziemy, Elizabeth, wiesz? A tu co jest? Dajcie spokój. No i tu mi śmierdzi, tu będzie duża walka. Tu gdzie są ci herosi, ale ja się muszę cofnąć. Nie będę czytał na razie. A, znajdź szyfrator, ale to nie tu. To nie tu. Skaczemy. Ale nie tu chcieliśmy lecieć, tylko w drugą stronę. Też nie. Cholera. Nigdy nie możemy skoczyć. Tam możemy skoczyć, ale co mi to da? Polecimy z powrotem, tak jakby tu była zamknięta pętla. Normalnie. Cholera, boję się, że stąd już nie wylecimy. Długi skok. Aha, i z powrotem jesteśmy u bohaterów. Kurde no. I się nie cofniemy się do tych, do szyfrów. Wiesz, Elizabeth, nie gniewaj się, kochana, tak daleko skoczymy? Ale jaja. No dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi. Bym musiał wrócić do zapisów. Nie wiem, dlaczego gra mnie już tutaj rzuciła, przecież tutaj miałem dopiero przylecieć, no. Zresztą widzieliście w poprzednim odcinku, prawda? No. Teraz nie chcę opcjonalnie, tylko teraz muszę się do głównego zadania, żeby mi pokazywało. Jokera. Jokera w sali bohaterów. Okej. Okay. No i teraz mi się bez przerwy to będzie paliło. Ue, kurde, no zobaczcie. Co jest? No co jest? Po co mi ten sam karabin? Snajperka, oj, coś. A po co to? To nie miało być tak. Aha, mam cię. Pokaż się. Pokaż się, gościu. Schował się. Muszę wyjść. Tylko ja nie chcę naszego karabinu tracić. Potrzebnie być. Pokaż się. Dostał? Chyba dostał. Super. Dobra, fajna broń, ale bierzemy nasz karabin maszynowy. Nie?
No bo przez głupotę wypuściłem nasze kruki. Gorsze jest to, tak jak mówiłem, że mi się nie pokazuje teraz mapka. Tylko jest to opcjonalne. Ja nie wiem, ja będę próbował później. Chyba spróbuję jednak znaleźć to, wiecie? Spróbuję się jakoś wycofać z powrotem, tam można wejść, żeby znaleźć tą książkę kodów. Bo tutaj, o, widzicie? O, opcjonalnie bez przerwy mi się pali. Ale dlaczego? Nie chcę opcjonalny, tylko chcę to. No. Kruki mamy, dobra, mamy kruki. Nic nie mogę modyfikować, nie? Cień obrażeń przez karabin, 25% mamy. Obrażenia od karabina maszynowego mamy. Co tu mamy? Dotyk prądu. Atak wręcz. Wolę to. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy! Nie wiem, czy tam oglądaliśmy. No dalej. Taki twardy. Teraz trzeba się schować. No dalej, dlaczego tarcza nie powraca? Powraca. Proszę, z daleka też mogę strzelać. Następny, ładnie was tu jest. Chyba wypuścimy moje kruki, co? Poszły. Dzięki, kochana. Ale ich tam jest, nie? Pokażcie. Mamy jeszcze trochę kruków, ale mi ich szkoda. Na razie idzie dobrze. Kurde, tam jest schowany i nie mogę. A, dostał jednak. Super. Dobra. Jeszcze nie wszyscy. Amunicja, dobrze, zbieramy. Tam jeszcze ktoś jest. Tu jest ten kościół. Tu cię mam. No, trochę ich tu było. Udało się w miarę, zdrowia nie straciłem. Czyli jest dobrze. Dobra, zapewne tam musimy iść. No, musimy, no, bo nie wiem, nie mam mapy, no. Czyli wszędzie teraz będę łaził. A gdzie będę miał iść, nie będę wiedział. Ale jakoś przebniemy to razem, co? Jak myślicie? Ten odcinek, a ja później spróbuję się cofnąć jakoś. Ej, co tam były? Tam, ach, tam automat jest, kiwasz do mnie, dobra. Kolego, idę zaraz do ciebie. To możemy wejść?
Nie do końca. Tyle wojaków to było. Gdzie oni wszyscy są? To na pięterku byli, nie? Zaraz pójdziemy pewnie do głównego wejścia. Aha, jak jest skrzynka, to słyszałem, że po prostu jak już zwłok nie ma, bo zwłoki szybko giną, to zostaje skrzynka. Idą do ciebie, nie wiem co masz, ale idą do ciebie. Aha, ty jesteś od tych spraw, tak? Sur. Aż tyle kasy stracić mnie nie interesuje. No proszę. Amunicja do karabinu. Nie interesuje. Do karabinu maszynowego możemy. Chociaż to się znajdujemy, nie? Ale weźmiemy. Amunicja do strzelby. Chińska miotła. Ja wiem, jakie ja mam? Nie mam pojęcia. Dobra. Wychodzimy. A, no to jest niemożliwa. Dzięki. To co stracimy, zaraz mi wróć, zwracasz. No może nie aż tyle, ale zawsze. Wielki efekt. Idziemy co, Elizabeth? No, głupio, że nie pokazuje nam mapka, gdzie mamy iść. Idziemy do kina najpierw. Komu potrzebny zakład energetyczny? Potrzebujesz impulsu. Aha, bo my teraz idziemy tu. Do elektrycznego jockeya z fabryki dzieci. Musimy go znaleźć. Znowu pan Fink. Tak, Fink, tutaj też jest Fink. Wszystko Fink. Może szczelba ci przyda. Proszę. Sala bohaterów jest sponsorowana wyłącznie przez elektrycznego jockeya. A my go musimy znaleźć. Czego ja tylko kruki używam? A co jeszcze mam? A, kruki mam najsilniejsze. Tutaj mogę opanować kogoś. Te wierzgającego konia bym musiał wypróbować kiedyś. Co, nasza piękna? Wejdź do sali bohaterów. Aha, czyli tu będzie zapisane. Kurde, to mi będzie ciężko się cofnąć. Opuść obszar. Opuść obszar. Wiecie co, ja tu na chwilę spauzuję. Tak, tak, oczywiście zaraz tu się cofnę do was. Ja spróbuję się cofnąć do tej poprzedniej lokacji, nie wiem. Nie wiem, czy mi się uda na tych węzłach. Poczekaj, Elizabeth, zaraz wracam. Okej, chciałem wam pokazać. Po wielu perturbacjach wylądowaliśmy z Elizabeth. Tu, gdzie byliśmy, zobaczcie, kruki tu jeszcze są. To, co z poprzedniego odcinka. Idziemy poszukać tej księgi szyfrów. Ja widziałem u Sergio na filmie, gdzie to jest. O właśnie, gdzieś tutaj. Gdzieś pod tym. Tylko to nie zawsze chce się wyświetlić. Podnieś pistolet. Nie. Gdzieś tam mu się wyświetlało to pod spodem, głupkowato. A mi się nie chce wyświetlić nigdzie. No pod tą armatą była. No zobaczcie, może niepotrzebnie przylecieliśmy tu. A mi się pistolet pokazuje, no. A ja nie chcę pistolet. Ten pistolet mi tutaj zawadza chyba, wiecie? Kurde, no. No jestem rozżalony. Szyfrator, no. Gdzieś tu pod spodem, gdzieś mu się tu paliło. A my nie. Najgorsze jest to, już bym to olał, wiecie? Tylko, że kurde, mi się ciągle zapala, nie mogę wyświetlić po prostu, gdzie mam iść, tylko ciągle
mi się opcjonalnie wyświetla. No, kurde, podnieś pistolet, no. O, teraz będzie mi się karabin wyświetlał ciągle. Kurde, no nie ma. No szlak by trafił, nie? Stanę tu, żeby jak najdalej ten pistolet leżał. O właśnie. Że on nawet nie widział, skąd to brał na swoim filmie. Tylko po prostu mu się wyświetliło, co ma podnieść. Nie, to jest chore, wiecie? Chyba znowu spauzuję i wrócimy tam, gdzie byliśmy. To jest chore. Mam nadzieję, że gra się przestawi, że do końca mi nie będzie pokazywało tylko ten szyfrator. I nie będę mógł mieć się niczym kierować. Kurde mol, wiecie co? 5-10 minut prawie tu krążę w koło. I teraz nie wiem, jakim cudem tutaj przejechałem po tej ścianie. Tyle razy tu przyjeżdżałem, znalazłem tą książkę kodu, no. To jest chore. No ale dobra, no mamy ją. Kurde. Gdzie jest teraz ten kibel? Nie mam pojęcia. Gdzieś w knajpie to było. Gdzieś było w knajpie, gdzie na mnie napad przyszykowali. Aha, tam są ślady od kul. Tak, chyba tutaj. Chyba tutaj. Tam jest wyjście. Tu raczej nie. Ja pierniczę. Jak tu nie podglądać inne filmy? Prawda? Jakbym nie zobaczył tego filmu u Serge'a, to bym w ogóle nie wiedział, no. Aha, proszę, jesteśmy. No. Looks simple enough. Tip the hat to the vox. Well, there must be more to this place than meets the eye. Uchyl kapelusza przed voxem. Następny shift? O co chodzi? I co? To by było na tyle? Oszczędzamy wody. I to jest tyle. Już? Aha, a dlaczego tego jockeya mamy szukać? Bo gondola na pierwszą damę zasilana jest elektrycznym jockeyem. I uda się do sali bohaterów. Weź darmową próbkę. A chyba skończymy, jak uda nam się dolecieć z powrotem. Ja nie wiem, czy tam z powrotem nie będziemy musieli walczyć. Chyba nie. No ale chodźmy. Znajdź elektrycznego jockeya, ale mi się nie pokazuje już pasek. Nie fajnie. To nie fajnie. Nie jest paseczek. Super, no. Dobra, to było gdzieś tu, nie? To już było użyte, tu musimy chyba skakać, co? Elizabeth? Gotowa? Ty też masz taką łapkę. Ostatnio gra nas sama przeniosła. Też mam nadzieję, że uda nam się... Na pewno do góry to było. Ale nie tu. Tu chyba. Aha. Chyba tu to było, co? Jest! Sala bohaterów. Okej. Okay. Jesteś? Dawaj, dawaj. Ale gitka ty jesteś. Ty wywijasz jak... niemożliwe. O!
Czyżbyśmy na nowo mieli tutaj mieć problemy? No dobra, przekonajmy się. Najpierw eksplorujmy. Mówi się trudno. To jest wszystko jak było. Granatnik? Nie, granatnika my nie chcemy raczej. Nie, nie chcemy granatnika. Nie widzieliśmy tu jeszcze ciężkiego... Nie, tu nie ma nic. Kamień z serca. Co? No. Jest. Jakbym tego nie znalazł, to byśmy nie mieli tej linii. I ciągle by mi to pokazywało, że zadanie niewykonane nie zostało. Wszystko się teraz okaże, czy się zjawi snajper. Wolę iść tam. Z tamtej strony. Będę miał lepsze dojście do niego. O, przeszukania. Czyli już tu byliśmy. Nie do końca, proszę. Kruki jakieś latają, bo ja tu puszczałem kruki. Nie widzę. A nie, karabin leży. Nie ma co już chyba tutaj eksplorować, tylko idziemy tam do drzwi i zakończymy ten odcinek. Zobaczcie, ale się nagrałem. Ale się nagrałem. Aha, tu nie ma wejścia, zapomniałem. Ciągle te z wojny secesyjnej przyśpiewki. Tu już oglądaliśmy ten film. Teraz spojrzałem, czy ja czasami napał. No. No, widzieliście to. O Boże, wierzgającego konia rzuciłem. Jezu, kochany. Znowu ciągle mi te paluchy, jak już za długo krążę. Ale sól była niezablana. To mi paluch leci. Wejdź do sali bohaterów. Opuść obszar. A, anuluj. Na razie anuluj. A nie, no musimy wejść, żeby zapisać przecież, bo na razie się nic nie zapisało. Oczywiście, że wchodzimy. Slade, facet zawsze był trochę głupcem, a trochę bohaterem. Trudno stwierdzić, które oblicze było bardziej niebezpieczne. Oj, głupiec i bohater. Taka mieszanka potrafi być wybuchowa, prawda? Zmotoryzowany patriota. A ty co masz? Ach, lampę masz. Nawet nie widziałem, czy mi zapisało. No ale pewno jak tutaj przyszedłem, no to raczej zapisane mamy, co? W zasadzie elektrycznego jockeya w sali bohaterów. Już powinno się coś kręcić tutaj w prawym rogu, coś, że się kręci, że się nagrywa, a tu nic. Echo. Dobra. Będziemy kończyć, co, Elizabeth? Soli mamy dosyć. Ale siano mamy tu jeszcze. Dobrze. Aha, są. Aha, te robię. Stoimy. Co ty ciągle, kurde, te ciała, co one tu robią? Przecież mnie tu nie było. To tam wewnętrzne rozrywki. Te frakcje się zwalczają, co? O, fajna tratwa. Szalupa. Ale fajnie są, bardzo fajnie są postarzane te obrazy.
Widać, nawet światło się tak mieni na tej farbie olejnej, tak by to płótno się załamywało. Dobra, ale wy nie tego chcieliście oglądać zapewne. Takie dymałki was nie interesują. Kto wie, czy jeszcze raz nie będę musiał ich tutaj przeglądać, jak teraz wyjdę z gry. Co? Aha, mogę włączyć ekran. Obejrzymy, to następnym razem już nie będziemy oglądać. Nie, na pewno będzie trzeba oglądać. I żeby wpaść w nastrój odpowiedni, to obejrzymy sobie to. Dobra, moi drodzy, wychodzimy. Trzymajcie się, do miłego. Wiem, było nudno tam, że na tych stynkach się zaplątałem troszkę z Elizabeth, ale wyszliśmy, nie? Jakoś wyszliśmy, jesteśmy i dalej będziemy kombinować, próbować. Dobra, do miłego. Na razie. Cześć, cześć.